Tło wydarzeń Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa. O tym, że w Bobolicach dzieje się dużo, regularnie informujemy Państwa na naszej antenie. A dziś o tym, co działo się tak naprawdę całkiem niedawno i o tym, co dziać będzie się w najbliższych tygodniach. A właśnie o tym wszystkim porozmawiam z panią burmistrz Bobolic Mieczysławą Brzozą. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich Państwa. Pani burmistrz, zacznijmy od wyjątkowego wydarzenia, czyli od kantaty Igora Jankowskiego, która zaprezentowana została w sobotę w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bobolicach. Z jednej strony można powiedzieć wspaniała uczta artystyczna, a z drugiej strony uhonorowanie kompozytora i dyrygenta, który świętuje 25-lecie swojej pracy. Więc dwie piękne okazje w trakcie jednego wydarzenia. Tak, no muszę powiedzieć, że to było faktycznie bardzo duże wydarzenie dla nas Boboliczan. Przede wszystkim z racji tego, że pana Igora Jankowskiego znamy już dłuższy czas, ponieważ przypomnę też, a być może to niektórym z Państwa powiem, że pan Igor Jankowski jest kompozytorem naszego bobolickiego hejnału. My mamy hejnał Bobolic, który od 2012 roku codziennie w południe rozbrzmiewa właśnie z wieży naszego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I ten hejnał rozbrzmiewa od 2012 roku. Wtedy to gmina ogłosiła konkurs na taki utwór, który miał być hejnałem naszego miasta i spośród wszystkich prac, które napłynęło, a było 66 różnych kompozycji. Wtedy to właśnie komisja konkursowa wybrała właśnie hejnał pana właśnie Jankowskiego. Dlatego też jest nam bliski, no bo tak naprawdę codziennie tutaj przypomina nam o swoim istnieniu. To jest po pierwsze. Po drugie jest to osoba też bardzo życzliwa innym osobom. On oprócz tego, że jest kompozytorem i muzykiem, to jest bardzo oddanym człowiekiem i o takiej działalności charytatywnej udziela pomocy najbardziej potrzebujących, co mnie osobiście też jest bardzo bliskie. No a do tego jeszcze jest tym kompozytorem, dyrygentem i właśnie twórcą tej kantaty. Kantata to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, słowno-muzyczne, bo oprócz koncertu w wykonaniu całego zespołu instrumentów smyczkowych i organów, to tutaj występowały również chóry. To był chór mieszkańców Koszalina i mieszkańców naszych, mieszkańców Bobolic. Do tego narratorzy, którzy przedstawiali te 10 przykazań Bożych, bo to jest kantata Dekalog, taki jest jej tytuł. I to wszystko było w pięknej oprawie z użyciem, w wykonaniu naszej solistki, pani Ewy Trynki, która ma piękny taki operowy głos. I to razem wszystko wzięte, no to była taka uczta bardzo właśnie tutaj duża dla duszy, dla nas, dla mieszkańców. Więc fajne wydarzenie. No i cieszymy się, że mogliśmy być na trasie koncertowej właśnie tych koncertów, ponieważ dotychczas wykonanych było takich 5, a ten właśnie sobotni to był 6, który odbył się u nas w Bobolicach. Mimo że wielu z nas odlicza dni do świąt Bożego Narodzenia, to w Bobolicach planowane są też inne wydarzenia, między innymi Dzień Wolontariusza, bo gmina Bobolice swoich wolontariuszy ma i pewnie jesteście Państwo bardzo z nich dumni. Tak jest. 5 grudnia to jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Ja staram się zawsze w tym dniu podziękować wolontariuszom za to ich całoroczne działanie. W tym roku spotykam się z nimi w dniu 6 grudnia. I zaprosiliśmy tutaj tych wolontariuszy, którzy pracują i przy wszystkich szkołach podstawowych, przy Centrum Wolontariatu, który mieści się w Ośrodku Kultury, a także tutaj z naszego Caritasu Bobolickiego, bo to są też panie, które od wielu, wielu lat świadczą usługi w ramach właśnie Caritas, tutaj przy kościelny ten nasz. No i to są osoby, o których trzeba pamiętać, dlatego że bez ich pomocy wiele naszych działań, takich właśnie prospołecznych, no nie mogłoby się odbyć. I dlatego też chcę ich uhonorować, podziękować. Każda grupa wolontariuszy będzie się też na takim spotkaniu prezentować. Oni w krótkim swoim wystąpieniu, czy też króciutkiej prezentacji takiej multimedialnej pokażą, przypomną nam, Boboliczanom, co przez ten czas robili oni. Natomiast ostatnią taką akcją, do której się bardzo ochoczo przyłączyliśmy jako Boboliczanie, to była akcja Dar Serca. Ona już od kilku lat próbowałam sobie
Przypomnieć, czy to jest 5, czy może 7 lat, odkąd gmina Babolice czynnie uczestniczy w dniu 1 listopada, prowadząc zbiórkę właśnie datków na hospicjum nasze koszalińskie. I w tym roku też taka zbiórka się odbyła na tutaj cmentarzu komunalnym w Babolicach oraz w Kłaninie. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że no, nie żyje nam się lekko, to też ta kwota, którą uzyskali wolontariusze, jest imponująca, bo ona była prawie 4 tysiące wyższa niż w 2022 roku, bo zebraliśmy ponad 11 200 zł. Więc cieszę się z tego i dlatego też uważam, że trzeba o nich pamiętać, o tych wolontariuszach, spotykać się, pokazywać ich innym, po to, żeby też jeszcze inni, biorąc przykład z tego, co mogą od siebie dać, przyłączali się do tej rzeszy. Ja wspomnę też o 12. Babolickiej Gali Przedsiębiorczości. Już o niej mówiliśmy na naszej antenie, ale wspomnę trochę z innej strony, ponieważ pani, zwracając się do przedsiębiorców, dziękując im za to, że są i że działają w gminie Babolice, wspomniała też, że pani jako burmistrz bierze udział w tej gali po raz ostatni, tym samym właśnie ogłaszając, że nie będzie się pani ubiegać o reelekcję. Nie kusiła pani wizja kolejnej kadencji na stanowisku burmistrza Bobolic? Powiem tak, że nie kusiła. Nie kusiła. Ja tak naprawdę z tą decyzją, którą podjęłam tutaj w marcu tego roku, to się do niej tak przygotowywałam przez jakieś około 2, a może i nawet 3 ostatnich lat. Ja jestem osobą, która w samorządzie pracuje już 21 lat. Wcześniej byłam dyrektorem szkoły, dyrektorem zespołu szkół i powiem naprawdę, jestem po prostu zmęczona tą pracą. Całe moje życie to była praca związana z pełnieniem funkcji takich właśnie dyrektorskich, funkcji, które wymagają tak naprawdę dyspozycyjności 24 godziny na dobę. I ja sobie już pomyślałam, że z racji tego, że ja mam już uprawnienia do emerytury, to chciałabym po prostu troszeczkę odpocząć i pomyśleć też o sobie, bo jednak te 21 lat to była praca dla samorządu, bardzo aktywna, angażująca tutaj mnie całą sobą, angażująca też no, ludzi, współpracowników, z którymi współpracuję, ale myślę, że dzięki temu wiele fajnych rzeczy udało się zrobić dla naszych mieszkańców, one są widoczne, będą procentowały też na przyszłość. Natomiast ja chciałabym sobie odpocząć i podjęłam tą decyzję bardzo świadomie i będę ubiegała się o mandat radny powiatu koszalińskiego w przyszłorocznych wyborach samorządowych, bo chciałabym jednak wykorzystać jeszcze swoją wiedzę, doświadczenie i myślę, że jeszcze tak do końca to ja się nie nadaję tak, żeby całkiem, że tak powiem, no nic nie robić, więc chciałabym tutaj jeszcze trochę popracować, tak. Patrząc na gminę Babolice, odwiedzając gminę Babolice, widzę, że jest to jedna z niewielu gmin na Pomorzu Środkowym, a może nawet zachodnim, gdzie zarówno stanowisko burmistrza, jak i zastępcy burmistrza przez wiele lat pełniły kobiety. Więc czy widzi pani kolejną kobietę na stanowisku burmistrza Babolic? Czy jest osoba, której mogłaby pani dziś powierzyć obowiązki, ale oczywiście wiadomo, że są to wybory, więc wybierać będą mieszkańcy. Tak, wybierać będą mieszkańcy, ale faktycznie u nas tak jest już od dłuższego czasu, że tutaj te funkcje zarządce tutaj w zakresie i burmistrza, i skarbnika, i zastępcy pełni kobieta. Mamy jednego mężczyznę w swoim zarządzie, to jest sekretarz gminy. No tak, tak mi się jakoś tutaj miałam taką koncepcję, prawda? Ja cały czas uważam jednak, że kobiety są bardziej, że tak powiem, zdyscyplinowane, bardziej pracownite, nie obrażając mężczyzn, moich kolegów, ale dlatego też ja zanim podjąłam tą decyzję, że nie będę kandydować, to też pomyślałam o tym, kto według mnie mógłby być taki, żeby też i kontynuować pewne rzeczy, mieć własne pomysły oczywiście i nie zaprzepaścić tej szansy, którą będą przez kolejne lata miały Babolice i no, zaproponowałam, że tak powiem, że będę wspierać całym swoim sercem inną kobietę, a to jest obecna pani skarbnik Beata Sępołowicz. Ona po takim dłuższym zastanowieniu się powiedziała tak, dlatego też my wiemy, mamy swojego tutaj kandydata. Są też inni oczywiście, natomiast ja na pewno będę wspierać panią Beatę Sępołowicz. To jeszcze na koniec, być może jest to dosyć trudne pytanie z perspektywy tych 21 lat, ale z jakiej inwestycji w gminie Babolice jest pani najbardziej dumna? Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać, ale dziś tak bardzo, że tak powiem, na świeżo, czy jest coś, co rzeczywiście ma pani głęboko w sercu? Tak.
To znaczy tak, oczywiście. Myślę, że takich kamieni milowych to jest tam kilka przez ten czas, bo to jednak jest 21 lat, to jest długo czasu, ale na pewno takim pierwszym kamieniem milowym, który jest i który będzie, to jest budowa naszego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Głowackiego. To jest ten budynek, w którym w tej chwili mieści się szkoła podstawowa. On jest w dalszym ciągu na miarę XXI wieku i jeszcze myślę minie ładnych kilkadziesiąt lat, że nie będzie się gmina Bobolice wstydziła tego budynku, bo tam są doskonałe warunki do kształcenia właśnie uczniów szkoły podstawowej. Poza tym no, cały system właśnie opieki nad dzieckiem, bo to jest też ważna rzecz, dlatego że mamy już od 2019 roku, od stycznia, przecież funkcjonujący żłobek w bardzo dobrym miejscu i z fajną też infrastrukturą. Do tego przedszkole, do tego ta szkoła podstawowa i cały system opieki nad dzieckiem, od tego tak naprawdę najmłodszego Boboliczanina do tego, gdzie obowiązek szkolny jest do końca szkoły podstawowej, no to tutaj mamy zrobione bardzo dobrze. Poza tym zagospodarowanie kąpieliska, rajska plaża w Poroście. Myślę, że tego też nie powstydzimy i tutaj na bazie tego kąpieliska mamy imprezy, które zgromadzą tutaj sporo osób, nawet z regionu naszego koszańskiego, nie tylko z Bobolic, a okres wakacji właśnie tego czerwca, lipca, sierpnia, no to już w ogóle to jest miejsce bardzo oblegane. Do tego budowa strefy inwestycyjnej. Tam dotychczas udało się nam tutaj uruchomić jednego przedsiębiorcę z zakładem, który bardzo ładnie prosperuje i się rozwija. Kupił kolejny grunt, buduje kolejną halę. Chodzi o firmę, która produkuje pojemniki na odbiór odpadów, takich komunalnych, ciekłych, ale także i stałych i eksportuje je na rynki tutaj europejskie. Więc ta strefa, myślę, że to jest rzecz, która będzie procentowała w dalszej kolejności. No na pewno też i taras widokowy, rynek miejski w Bobolicach, który już się od wielu, wielu lat kusił ku temu, żeby coś z nim fajnego zrobić. No to tak, to tak na szybkiego, prawda, to co mi jako pierwsze przychodzi na myśl. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze pewnie będziemy wracać do rozmowy z panią burmistrz, im bliżej będzie koniec A jeszcze kadencji. Chciałabym zaprosić, jeśli to jest możliwe. Bardzo proszę. Chciałabym też zaprosić Państwa na nasz jarmark bożonarodzeniowy, dlatego że 9 grudnia w sobotę od godziny 10 do 15 właśnie w tym zrewitalizowanym rynku miejskim w Bobolicach będziemy mieli jarmark, taki właśnie o zasięgu gminnym, ale to jest o tyle ciekawe, że w tym roku po raz pierwszy przyjeżdża do nas o godzinie 11 tutaj na rynek konwój świętego Mikołaja. To jest właśnie konwój, który będzie się składał co najmniej z 20 pojazdów właśnie straży pożarnej, różnych pojazdów. Oni tutaj do nas zjadą z piękną platformą. Udekorowani będą właśnie mikołajkowo, więc będzie to wspaniałe widowisko. Do tego też będzie można wziąć udział w takich małych, niewielkich, ale fajnych takich konkursach, prostych konkursach i wygrać na przykład czujki, które nam identyfikują poziom tlenku węgla na przykład w powietrzu. Więc fajne widowiskowe, no i też myślę takie edukacyjne spotkanie. Zapraszam przede wszystkim dzieci. Będzie można skorzystać z tej platformy, zrobić sobie zdjęcia właśnie ze strażakami Mikołajami. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. My oczywiście dołączamy się do tego zaproszenia. Odliczamy już tygodnie do Świąt Bożego Narodzenia. W Bobolicach też można w takim jarmarku wziąć udział. A dziś o tym wszystkim opowiadała burmistrz Bobolic, pani Mieczysława Brzoza. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich telewidzów. Do widzenia. Do zobaczenia.